premier Mateusz Morawiecki pisze do nas list, do nas wszystkich obywateli, otwarty. List, w którym zachwala Polski Ład. Mówi nam, jak on będzie powszechny, jak gwałtownie i szybko urośnie polska klasa średnia, jak szerokie będą zasięgi dobrostanu, w który wszyscy nagle trafimy. Wie pan, panie premierze, zanim pan nam opisze Polski Ład, niech pan się upora z bałaganem, a widać go coraz bardziej gołym okiem. A największym piewcą tego bałaganu jest pan Banaś, wasz do niedawna jeszcze prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dopieka wam do tego stopnia, że powoli tracicie kontrolę i robicie wszystko, aby się go koniecznie pozbyć, bo już nie dajecie z nim rady. Ostatnim aktem tej paniki jest zatrzymanie jego syna na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Zatrzymanie. Nikt nie wie po co, bo zwykłe zaproszenie by w zupełności wystarczało. Okej, niech będzie wezwanie. Też by się stawił. Ale nie, show must go on, prawda? Musieliście pokazać, jak bardzo bezkompromisowa i twarda będzie władza w szukaniu przestępców i tych, którzy defraudują nasze pieniądze. Bo teraz pan Banaś nam opisuje, coście zrobili w czasie wyborów kopertowych, jak bardzo było to bezprawne. Opisuje nam również, jak bardzo zadłużyliście Polskę. Na kwoty, w których zer się nie potrafimy doliczyć, za to w czasie, który da się zmierzyć jednym kalendarzem. Zadłużyliście Polskę do tego stopnia, że podobno powiatowi komornicy już sobie ostrzą zęby. Nie możecie tego znieść, dlatego atakujecie Banasia, czym tylko się da. Władza jest w jednym ręku i poradzi sobie z każdym zaburzeniem. Tak miało być. Niestety pan Banaś jest pierwszym elementem, który z tej układanki się wysypał i to tak boleśnie, że może pociągnąć za sobą różne inne porażki. Kupcie popcorn. To się dopiero wszystko zaczyna.